Dzień dobry, cześć, witajcie. Mamy dzisiaj wtoreczek, 16 kwietnia 2024 roku. Dzisiaj w końcu po dłuższym okresie czasu wziąłem się za naprawę takiego sprzęciora, jak tutaj widzicie, jak możecie zaobserwować. Mamy tutaj agregat taki mobilny na przyczepce. Jest to agregat z silnikiem diesla, coś jak mój, tylko o wiele starszy. Ma on podobnież 10 bądź 12 lat. I problem pojawił się w nim taki, że stracił totalnie napięcie. Ja próbowałem tu przy nim wymieniać regulator AVR, ponieważ no, stary okazał się jakby uszkodzony. Zakupiłem odpowiedni AVR do tego sprzętu. Pochodziło to trochę, faktycznie napięcie wróciło z powrotem do normy, bo to jest agregat trójfazowy, miał 400 V. Natomiast popracował chwilę i upalił tego AVR-a. Więc stwierdziłem, że być może ten AVR, który zamówiłem, okazał się wadliwy. Więc ponownie zamówiłem AVR i znowu to samo. Ponownie został uszkodzony. Więc zacząłem tutaj analizę tego agregatu pod kątem napięć, które on generuje z prądnicy, i jakby teoretycznie wszystko się zgadzało. Podałem mu również napięcie stałe bezpośrednio na twornik, na wirnik tutaj w wysokości 24, pomiędzy 24 i 27 V, i faktycznie napięcie generowane z niego wstało. Natomiast nie było tutaj odpowiedniej wysokości tego napięcia, żeby uzyskać napięcie o wyższej wartości, w sensie, żeby uzyskać międzyfazowo 400 bądź na jednej fazie 230, musiałem na twornik podać napięcie, prąd stały, napięcie stałe w wysokości, tutaj było 32 bodajże chyba volt, i jeszcze mi brakowało, zabrakło mi już napięcia w zasilaczu, którym dysponuję, ze stabilizatorem, więc stwierdziłem, że coś jest nie tak tutaj z prądnicą bądź z samym twornikiem, bądź z samym wirnikiem, i postanowiłem po prostu wymienić tutaj zestaw, ponieważ chcę to zrobić raz a porządnie, bez szukania przyczyny w całym. Kiedyś może, jak będę miał czas, przebadam stojan, przebadam twornik, zobaczę pod kątem rezystancyjnym, co jest z nim nie tak. Przypuszczam, że może być gdzieś jakieś przebicie i podczas pracy jakiejś tam chwilowo dłuższej coś się zagrzeje, pojawi się jakaś iskra i stąd bierze się uszkodzenie AVR-u. Tak jak mówiłem, zdecydowałem się na zakup nowego zestawu tutaj i pokażę Państwu ten nowy zestaw teraz dla porównania. W tym agregacie, tak jak mówię, jest to agregat, który niby ma 10 kW mocy. Nie chcę tutaj reklamy robić tego sprzętu, natomiast taki to jest agregat 9800. Jak widzicie, nie wiem, czy gdzieś tutaj jest w nim opisówka, że on ma, o proszę, zobaczcie sobie, jest pięknie napisane: agregat 230 przez 400, bateria do niego 30 Ah, 3 fazy, data 2012 rok, maksymalne wyjście mocy 9,8 kW. Takie nominalne wyjście mocy 9,5 kW. No proszę Państwa, po prostu super, rewelacja. Moc generowana tego agregatu jest niesamowita. Silnik tutaj ma moc gdzieś w granicach chyba, nie wiem, 13 koni bodajże ten diesel ma, to jest jednocylindrowy diesel, pojemność chyba jego 500 cm sześciennych. To jest chyba taki sam silnik, który w moim agregacie siedzi, tylko dla porównania mój agregat ma moc 5 kW, nie 10 kW. Także no coś tu chyba jest, nie halo. Silnik jest zabudowany, za dużo się tutaj nie da zobaczyć, ale to jest identyczne, wszystko identyko zbudowano. Chyba że ten silnik ma większą pojemność niż mój, więc rozumiem, ale to jest jedna rzecz, a druga rzecz jest tutaj taka, że chciałem Wam pokazać, jak wygląda właśnie zestaw starej prądnicy i starego wirnika, starego twornika tutaj. I jak możecie sobie zaobserwować, na pierwszy rzut oka gołym okiem widać, że dosyć znacząca różnica jest pomiędzy tymi dwoma twornikami i wysokością się różnią.
i nawet grubością się różnią i jakby ilością uzwojenia na samym tworniku i konstrukcją częściowo też. Także po lewej stronie mamy stary wirnik, który był w agregacie o mocy, tak jak tam mogliście wcześniej zaobserwować, 9,8 kW max. Natomiast tutaj mamy twornik dedykowany do agregatu, do prądnicy o mocy maksymalnej 7,5 kW. Taka ciekawa dygresja, można porównać sobie. I to samo mamy tutaj w przypadku prądnic. Tutaj mamy prądnicę, która ma moc 10 kW według producenta agregatu. Natomiast po tej stronie mamy prądnicę, która ma moc maksymalną 7,5 kW. Obie prądnice, z tego co widać, nie sprawdzałem tego dokładnie, ale widać, że jakby były na uzwojeniu miedzianym. Nie chcę tu nic skrobać, nie chcę tu nic psuć. Ale tak to wygląda. Tworniki również wyglądają, jakby były miedzią nawinięte. Nic tu skrobać nie będziemy, nie będziemy tego sprawdzać. Cóż jeszcze mogę tutaj rzec? Przemierzyłem rezystancyjnie wszystkie uzwojenia. Jak na moje oko, nie ma żadnego zwarcia, nie ma żadnego jakiegoś nie ma żadnego obwodu otwartego. W sensie żadna cewka tutaj nie jest przepalona, czy tam uzwojenie nie jest przepalone. Jedyne co ktoś tutaj, nie wiem czemu, odciął przewody, to chyba są przewody od lampki kontrolnej bodajże. Tak mi się wydaje, ale tutaj 100% pewności nie mam. Tu mamy przewody z wtyczką już zarobioną pod AVR. Tutaj mamy uzwojenia samej prądnicy prądu przemiennego. Tutaj mamy, prawdopodobnie to jest chyba od prostownika odładowania, a to chyba były właśnie przewody lampki kontrolnej jakiejś. A tutaj ta prądnica, ona ma tutaj podłączenie AVR, ma przewody fazowe, 3 oznaczone, wszystko jest fajnie. To mi się też podoba, że mamy oznaczenia. Mamy przewód neutralny, mamy przewód L2, mamy przewód L3 i czarny mamy przewód oznaczony jako L1. To jest super. No i tu poza tym lampka kontrolna i chyba, no któryś z tych jest lampką kontrolną, któryś z tych przewodów dwóch jest, czy tam tych par dwóch przewodów jest pod mostek prostowniczy do doładowywania akumulatora. Także jak widzicie, gołym okiem można sobie zaobserwować. Stara prądnica 9,8 kW, prawie 10 kW, taka wysokość. Moglibyśmy jeszcze wrzucić to na wagę tutaj i zważyć, ale możecie mi uwierzyć na słowo, ta prądnica jest cięższa. I gołym okiem, tak jak mówię, widać. Tu wysokość pakietu blach jest taka. Obydwie prądnice są na tej samej wysokości od dołu licząc. I na tej samej wysokości zaczyna się pakiet blach, natomiast koniec, jak widzicie, tutaj w tej starej prądnicy jest wcześniej, kończy się wcześniej, natomiast ta ma tutaj wyższe. No to jest jasny sygnał do tego, że ta prądnica dysponuje większą mocą, ponieważ powierzchnia pracy wirnika i stojana jest o wiele większa, przez co można mocniejsze prądy tutaj chyba wzbudzić, tak mi się wydaje na logikę, i po prostu większą moc wygenerować. To samo się tyczy, tak jak mówiłem wcześniej, samego wirnika. Widać gołym okiem, że jest większy, ma więcej uzwojenia nawinięte, przez co może wzbudzić większą siłę elektromotoryczną w układzie i będzie po prostu to lepiej działać. Także powiedzcie mi, co o tym myślicie w komentarzu. I na tą chwilę tyle z mojej strony. A co jeszcze mogę dodać? Tutaj mamy, tak jak mówiłem, wtoreczek, 16 kwietnia. Fotowoltaika dzisiaj tu nam ładnie pyka. Mamy 60 V na banku. Magazyn już prądu nie pochłania, bo już się naładował. Nie mam tutaj przy sobie akurat telefonu, żeby pokazać Wam, ale podejdziemy może do komputera. To zaraz zobaczymy, jeszcze tak szybciutko rzucimy okiem, jak wygląda dzisiaj generacja mocy. Zobaczymy, ile panele nam energii tutaj oddały w układzie. Proszę bardzo, dzisiaj mamy, tak jak widzicie,
godzina 15.38, 16 kwietnia i panele dzisiaj nam oddały 14 i prawie 0,4 kWh. Dom pochłonął 4, warsztat pochłonął 2,5. Produkcja dzisiaj jakaś tam sobie na warsztacie jest, aczkolwiek bez większego użycia energii. A magazyn już dostał od słońca 6,6 kWh. No i do tego trzeba jeszcze oczywiście doliczyć dół po nocy. A dół po nocy wynosił tutaj o godzinie 8, mieliśmy minus 4,2. Czyli w sumie magazyn przyjął dzisiaj już 10 kWh ponad. No, także tak to wygląda. Bateria pod korek naładowana już o tej godzinie. Pogoda dzisiaj nie rozpieszcza, nie ma dużej generacji, ale przy takiej instalacji jak najbardziej to wszystko funkcjonuje, nie ma żadnych problemów, w sumie to się za bardzo nie ograniczamy i jedziemy off-gridowo dalej. Także taka heca z agregatami jest. Na tą chwilę tyle. Dziękuję bardzo wszystkim za te lajki, które mi dajecie. Dziękuję wszystkim bardzo za subskrypcję. I tych, co jeszcze nie subskrybują, zapraszam do subskrybowania. Tamten przycisk, który się znajduje poniżej filmu, wciskajcie, bo to jest bardzo ważne dla mnie. No i z mojej strony to tyle. Pozdrawiam i cześć. Do zobaczenia na następnych filmach.